A teraz kolejny zawodnik, dajcie mu wielkie brawa. Specjalnie dla was Tomek Machnicki. Brawko dla niego! Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło, że tutaj jestem. Jak tam ten stand-up? Spoko, no moi rodzice mi ostatnio powiedzieli: Tomek, to ten stand-up to jest nic ciekawego, tam tylko latają kurwy. Ja to sobie myślę, że to jest jakaś plotka, wiecie, tu jest względnie nisko sufit, tu by przecież żadna kurwa nie poleciała. To jak to by w ogóle miało wyglądać? Nie wiem, miałaby jakieś skrzydła sromowe, ukryty cipkokopter. Zresztą jak ktoś mieszka na osiedlu, no nie, to jakby ktoś tam w drugim bloku krzyczał z okna, że na osiedlu kurwa lata, kto by nie podszedł do okna zobaczyć? No ja bym podszedł na 100%. Ale Krzysiek Kasparek, co jeszcze będzie dzisiaj występował, on jest socjologiem. I mi mówi: Tomek, oj, nie można mówić kurwa, teraz są seks workerki. Nie ma już czegoś takiego jak kurwa. I mi się naprawdę smutno zrobiło, słuchajcie, że ludzie tak szybko zapomnieli o kukizie. Naprawdę. Ale jest gorsza rzecz, bo moja mama mi ostatnio powiedziała, że ja wyglądam jak połączenie Roberta Górskiego i Mateusza Morawieckiego. I że to jest dla niej bardzo niekomfortowe, ponieważ ona nie wie, czy ja żartuję, czy kłamię. Ale teraz to ludzie, słuchajcie, są wkurwieni na ten rząd. Ja nawet byłem niedawno w publicznej toalecie, normalnie, i tam na ścianie był napis: Kaczyński gej. Jest teraz ta dyskusja, czy Jarosław Kaczyński jest gejem. Ja naprawdę sobie myślę, że to już jest przesada, to jest już naprawdę nie w porządku. Że ludzie teraz powiedzą wszystko, żeby zdyskredytować społeczność LGBT. Wszystko, naprawdę. Ale ja szczerze wam powiem, że ja to się strasznie boję publicznych toalet. Ja się mega boję publicznych toalet. Najgorsza to jest sytuacja, jak wchodzicie do publicznej toalety po kimś i następuje ten moment przeniesienia odpowiedzialności za to, co tam jest. To kurwa nigdy nie są rzeczy, za które wy byście chcieli być odpowiedzialni. Tam niby wisi ta kartka: zostaw to miejsce w takim stanie, w jakim byś je chciał zastać. To jest gówno, prawda? Nikt tak nie zostawia. Nigdy nie było takiej sytuacji, że wchodzicie do publicznej toalety, tam są rozsypane płatki róż, stoi kosz prezentowy, z sufitu zwisa Rynkowski i śpiewa, że dziewczyny lubią brąz. Nie ma takiej sytuacji. Ja ostatnio byłem w publicznej toalecie na Plantach i tam było gówno na żarówce. Jak to się stało, że ten typ stanął i: chyba dosram! Naprawdę, a najgorsza jest sytuacja, jak siedzicie normalnie w publicznej toalecie na dwójce i ktoś się zaczyna dobijać. Jak ktoś się dobija, to ja odruchowo udaję, że mnie nie ma. O co chodzi z tym pukaniem? Czy ktoś się spodziewa za 2 złote, kurwa, nie wiem, portiera? Naprawdę, jak się ktoś dobija, to ja się tak stresuję, że w ogóle nie mogę dokończyć. I co ja mam zrobić? Nie wiem, ułamać to, wcisnąć z powrotem do środka? Już nie wyjdę w połowie kawałka. Już naprawdę, ostatnio tak się zestresowałem, że siedziałem dodatkowe 10 minut, mimo że już dawno skończyłem. Myślę sobie: ja się nie wysram, ale ty się zesrasz. I faktycznie, słuchajcie, wychodzę, a tam siedzi taki typ, cały obsrany, na wózku inwalidzkim. Myślę sobie: Boże, trzeba było nie pukać. Ale wiecie co, ja teraz przechodzę taki kryzys, tak zwany wieku półśredniego. To znaczy, rozwiodłem się, żyję w konkubinacie, nie płacę alimentów, bo nie mam dzieci, nie? Że jestem jakimś zjebem. Ale ludzie w ogóle mi nie wierzą, że się rozwiodłem. Ludzie mówią: ty to, Tomek, bardziej wyglądasz jak powód rozwodu rodziców. No, ale
Muszę wam się pochwalić jedną rzeczą. Chwalę się tym na każdym występie i wam też powiem. Ja teraz mam dziewczynę. Ja za każdym razem się zastanawiam, jak trzeba wyglądać, żeby na tym dostawać takie reakcje. Jako komik to się cieszę, że was to śmieszy. A jako człowiekowi to mi jest kurwa przykro. Ale naprawdę, mam dziewczynę. I byłem z nią ostatnio na wakacjach we Włoszech, w miejscowości Ancona. I mój znajomy się pyta, Tomek, a czemu akurat tam? Ja mówię, a słuchaj, bo ciekawostka o tej miejscowości jest taka, że Ryanair tam lata za 80 zł. I na tych wakacjach rozmawiałem z dziewczyną o swoich kompleksach. I mówię jej, że moim kompleksem od zawsze, od wczesnego dzieciństwa był duży nos. Ona mówi, Tomek, nie przejmuj się. Duży nos, rzadki włos. Czajcie? Wzięła drugą rzecz, która mnie boli, żeby ta pierwsza przystała. To tak jakby mi po seksie powiedziała, Tomek, nie przejmuj się. Było źle, ale przynajmniej krótko. I mówi mi, Tomek, nie przejmuj się. Jest bardzo wiele osób z dużym nosem, które odniosły sukces. Ja mówię, tak, kurwa? Które? Ona mówi, Pinokio, Gargamel, papież? Mówię, który papież? Ona mówi, Tomek, jest tylko jeden papież. Piotr Adamczyk. I nie wiem, czy wiecie, ale Piotr Adamczyk to jest niesamowita postać. Piotr Adamczyk to jest super wszechstronny aktor. On nawet grał postać czarnego charakteru jako osoba dubbingująca w bajce Scooby-Doo. Piotr Adamczyk grał czarny charakter w bajce Scooby-Doo. Wiecie, tam jest ta scena, gdzie oni ściągają tej postaci maskę i ona mówi, o, to by się nigdy nie wydało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki. Już wtedy się przygotowywał do roli papieża. Ja wiem, że ja w swoim materiale mówię dość dużo takich żartów około religijnych, ale ja się czuję uprawniony, żeby mówić takie rzeczy, ponieważ ja pochodzę z bardzo religijnej rodziny. Moja babcia nawet przez wiele lat wysyłała datki do bazyliki w Licheniu, żeby oni tam czytali jej modlitwy, tak zwane wypominki. I słuchajcie, jak babcia zmarła, to dostaliśmy list z Lichenia o treści: Dzień dobry, pani Wando. Chcielibyśmy poinformować, że w przypadku braku wpłaty w ciągu najbliższych 2 tygodni pani modlitwy zostaną anulowane. Jak? Czy te wymodlone już też? Wiecie, ja nie wiem, o co się babcia modliła. Później nagle mi zniknie dyplom ze studiów. Wróci była żona. Znowu będę miał małego kutasa. Naprawdę nie wiem, o co się babcia modliła. A z drugiej strony, jakby to w ogóle miało wyglądać, nie? Czy byłyby jakieś odwrócone modlitwy? Ale jak się zastanowicie, jak brzmi amen od tyłu? Nema. Nema. Wiecie, później wychodzi ksiądz na ambonę i... Modlitwy kobiety, która nie zapłaciła. Wycofaj nam, Panie. Nema. Ja myślę, że to by ludzi przyciągnęło z powrotem do kościoła. Na 100%. Dziękuję wam bardzo, tyle ode mnie. Dzięki serdeczne. A teraz przed wami 15 minut przerwy, także spotykamy się tutaj z powrotem za 15 minut. Raz jeszcze, dzięki bardzo.